ChatGPT to model sztucznej inteligencji, który jest w stanie generować odpowiedzi na pytania lub wypowiadać się na różne tematy w sposób, który imituje ludzkie zachowanie. A w dzisiejszym filmie to sztuczna inteligencja zadaram 3 zadania, które będę musiał wykonać w Minecrafcie na trybie Live Sales MP ekipy Rapy. Czy udało mi się wykonać te zadania? Tego dowiesz się w dzisiejszym filmie. Dobra, tak więc jesteśmy już tutaj na serwerze i w dzisiejszym odcinku oczywiście będziemy grać na niebieskim podserwerze, jest to drugi podserwer. Dostaliśmy 3 zadania oczywiście od sztucznej inteligencji, a mianowicie tak, pierwsze zadanie jest to pokonaj 5 oszustów z czatu. Wydaje mi się, że to będzie dosyć proste, no nieraz zabijaliśmy tych oszustów z czatu. Zbuduj pułapkę i zabij minimum 1 osobę, to również wydaje mi się, że będzie dosyć proste. No i zarób minimum 100 zł handlując przedmiotami na rynku. Dobra, tak więc jak już tutaj jesteśmy na spawnie, no to może zacznijmy sobie od pierwszego zadania. A jest to właśnie tak jak tutaj przeczytałem, zarób minimum 100 zł handlując oczywiście na rynku. Tak więc dobra, musimy znaleźć sobie jakąś okazję. Dobra, od razu już tutaj znalazłem. Za 9 dolarów kupiłem właśnie shulkera. Od razu tutaj go nacisnąłem bez żadnego zastanowienia się, no bo raczej 9 kurde dolarów za shulkera to jest naprawdę okazja. Tutaj ktoś może przypadkiem wystawił albo coś, więc od razu to oczywiście zakupiłem. W ogóle też zauważyłem, że Trident za 800, no ale ogólnie ceny spadły z tego co widzę. Nawet Kill of Johna kurde 10 tysięcy kosztuje. Jeżeli się nie mylę, to jeszcze ostatnio kurde po 20k chodził, więc ogólnie ceny spadły. Totemy również dosyć dobrze schodzą. Ja za 200 totem. Moglibyśmy w sumie totem kupić. Dobra, chyba kupujemy totem. Nie widzę tańszego totemu. A, i akurat ktoś wykupił. To ktoś był szybszy ode mnie. Dobra, czyli okazało się, że ktoś był szybszy ode mnie. W ogóle za 100 milionów gościu 16 perów wystawił. To co za typ? Zobacz, 100 milionów za 100... Jezus Maria. Elytra za 10k, dobra. I kurde, przed chwilą tutaj widziałem... O, dobra, jest za 200, kupuję ten totem. Dobra, kupiłem ten totem i tak. Za 200 kupiłem, za 300 go wystawiamy. Cyk. Jeszcze dodatkowo shulkera sobie, nie wiem. A shulkera możemy wystawić, kurde, za te 109. Dobra, 109. Tak, żebyśmy równą stóweczkę oczywiście zarobili. No i oczywiście lecimy z następnym zadaniem, znaczy tutaj jeszcze zadanie nie wykonaliśmy. Wystawiłem sobie te 2 przedmioty na rynku, a teraz oczywiście lecimy z następnym zadaniem. Następne zadanie jest to pokonaj 5 oszustów z czatu, więc ja sobie oczywiście pójdę na home'a, odłożę sobie wszystkie itemy i będę teleportował się do graczy i po prostu będę sprawdzał, czy są to jakieś ogarniaki, czy są to jakieś Steve'y i w zależności od tego, czy będą to Steve'y, czy nie, to po prostu będę się tam wracał z powrotem. Wydaje mi się, że będzie to chyba najlepszy sposób na zabijanie graczy, tak więc dobra, zobaczymy co tutaj ziomeczek będzie miał na nas przygotowane. O, tutaj od razu, dobra, to są Steve'y. Dobra, to są Steve'y. Zobaczcie. Jeszcze możemy ich zabić. Czekajcie, wziąłem miecz tutaj ze skrzynki. Nie gadajcie, że go jeszcze zabiję. Kurde, ale było blisko, widzę, było blisko. Jeszcze prawie gościa dobiłem. Widzieliście, wyciągnąłem jeszcze miecz ze skrzynki. Prawie gościu jeszcze się wysypał. Ty. Ja przeteleportowałem się. Dobra, cyk. Wodę rozlewamy. Jesteśmy, dobra, dostał hita i zabiłem. Zabijemy jego chłopa. Szkoda, że ten drugi się wylogował, kurde. Szkoda, że ten drugi się wylogował, ale dobra. Mamy pierwszego oszusta zabitego, więc możemy w sumie tutaj poczekać. Dobra. Kurde, zlogał nam, nie no. Ja się już pewnie nie zaloguję, bo zobaczył, że ja tu jestem. Kurde, lipa. Dobra, ale mogę jego zamurować w opsie, żeby już miał 100%, że zginie, dobra. A my sobie oczywiście lecimy na następną osobę, bo tutaj na 100%, no gość, jak już nas tutaj zobaczył, to na pewno już raczej ponownie nie wbije. Ja chcę fritki, tak więc mordeczko, przeteleportuj mnie. Zobaczymy, czy tutaj mi da, no wiadomo, że nie da. Wiadomo, że to są, kurde, zwykli oszuści. I my właśnie takich oszustów musimy zabijać. Eliminować, dobra, zobaczcie, przecież ja tutaj... Zobaczcie, ja tutaj się zamurowałem. Ja się normalnie zdążyłem zamurować bez itemów kompletnie. Zobaczcie. Zabiłem go, jeszcze zabiłem go z łapki. Co to jest, widzowie? Z łapki zabiłem gościa, dobra. Ej, tego się naprawdę nie spodziewałem. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że tutaj bez seta uda nam się... Aha, no to się naprawdę zdziwiłem, że bez seta jeszcze zrobimy killa. Dobra, co gość odwalił? On skoczył na ten dripstone, który mu zadał damage'a. Ja go po prostu dobiłem z łapki. Damy, nawet bez miecza, bez jakiegokolwiek narzędzia do bicia, kurde. No, tego się nie spodziewałem. Dobra, w takim razie uciekamy stąd. Teleportujemy się do Matiego. Dobra, szkoda, że mam low HP, bo może jeszcze by mi się udało przeżyć. Dobra, klocki postawiam. O kurde, zobacz tego gościa. Dobra, może uda mi się stąd uciec. Cyk, czekajcie, zniszczymy to. Dobra, zniszczyłem. Jak sowy ten chłop jest. Cyk, coś takiego zrobimy. Blok rozkopiemy. Dostał hita. Spadł na dół, spadł na sam dół. Co, zginął? Nie, jeszcze ja spadłem. Może water skilla zrobię. Co jest, widzowie, co się stało? Drugi raz bez seta zabiłem chłopa.
TPA Nercello 3.0. Dawaj gościu, teleportuj mnie tutaj do siebie. Kolejny Steve! Ej, kolejny Steve, tylko ten Steve jest kurde bardziej... Nie no, ten Steve ma siekierkę, Widziałem, że tam jest jakiś kurde niebezpieczny spad na sam dół, z którym mógłbym zginąć. Nie wiem, czy tam przypadkiem nie było tych bannerów na ścianach, a przez to naprawdę ciężko jest wyjść do następnej osoby. Dobra, zaakceptował nas tutaj od razu, tak więc fajnie, fajnie. Trzeba od razu obczaić, co tutaj ma ciekawego. Dobra, dobra. Słaba miejscówka, jak spad wygląda, spad też kurde słaby. Nawet nie zginąłem, będąc bez seta. O, już tutaj na nas puścił. Myślałem, że jeszcze uda nam się stąd wydostać. Dobra, teleportujemy się teraz do niego oczywiście z setem. Dobra, przeteleportował nas. Giem sobie refa na starcie, bo ogólnie nie mam serc zregenerowanych. I od razu tutaj oczywiście się do niego... O. Kościół już teleportował nas spawn, dobra. Dobra, zaakceptował nas, Dobra, diamentowy chłop i zobaczcie, jaki profesjonalny trap. I właśnie o takim trapie mówię. Jeszcze mu to wszystko poniszczę, jak umie. Zaakceptował nas gościu. No i zobaczcie, kolejny Steve, Czekajcie, uda mi się jeszcze tutaj zniszczyć. On mi z łapki w ogóle bije, zobacz. Gościu mi bije z łapki, dobra, wziął. Nie. Tego się chyba gość nie spodziewał, że ja tutaj kloska jeszcze zrobię. I gadajcie, że kolejny raz zabiję z łapki tej ziomeczka. I dobra, drugi gościu tam jest, czekajcie, kit. Wezmę sobie jeszcze kit starta, może uda mi się jeszcze tutaj kurde tulsy skraftować. To będzie naprawdę beka, widzowie, że ja tutaj bez niczego się przeteleportowałem, zdążę jeszcze zrobić tulsy i ich pozabijać. To możecie zostawić suba i łapkę w górę, jeżeli tak się stanie, widzowie, bo ja naprawdę, ja sam będę w szoku, jeżeli się tak stanie, zobacz, cyk. Jedziemy tam do góry, widzowie. Dobra, zobaczcie, ich jest dwóch, jem sobie tutaj pięknie, regeneruje się. Dostał! Nie gadajcie! Zabiłem jeden! Zabiję drugiego! Zabiję dwóch teraz, widzowie, zostawcie łapkę w górę! Co się tutaj dzieje w tym odcinku, naprawdę! Ja kompletnie bez żadnych itemów, zero, naprawdę zero, nawet bez mięska, potrafię się przeteleportować do gościa i go zabić. No to jest naprawdę niemożliwe. Zejdę po nasze serca piękne, dobra, patrzcie, jedno serce i drugie serce. Zobaczcie, widzowie, padli normalnie z sercami. Ja nie miałem nic, kompletnie nic. Odebrałem sobie kita, z łapki wykopałem drewno, kurde, tą deskę, która tam była. I jeszcze zdążyłem klocka zrobić w locie, no widzowie, no. Musicie zostawić łapeczkę w górę za taką akcję. Ale dobra, lecimy sobie oczywiście tutaj na rynek i sprawdźmy sobie, czy wykupił. A, jeszcze nikt ode mnie tego nie wykupił. No dobra, dobra, najwyżej zmniejszymy później cenę. Idę po moje itemki i idziemy trapować, bo w sumie to zadanie już z zabiciem oszustów mamy wykonane. No czy w takim pięknym stylu zrobiliśmy to, że to jest naprawdę szok. Dobra, tak, 4 staki drewna by się przydało oczywiście kupić. Dobra, cyk. W sumie 2 staki, tyle powinno i tak starczyć. Cyk, pięknie. Kolejny jeszcze stak. No i widzicie, stworzyłem sobie teraz craftingi. Craftingi nam będą oczywiście przydatne do stworzenia pułapki. Dobra, lecimy sobie oczywiście zabić pułapkę. Do tej pułapki wykorzystamy oczywiście craftingi, tak. Nie będziemy robić takiego słabego trapa, jak te goście zrobili. Chociaż wydaje mi się, że dałoby się lepiej to zrobić, wiecie, przy bedroku, fajnie to jakimiś bannerami zrobić, żeby gościu nic nie mógł zrobić. Ale my zrobimy sobie takie standardowego. No nie będzie to jakiś bardzo zaawansowany trap, ale będzie to taki tu zwyczajny, tak do zabicia Steve'ków tak naprawdę, bo ja tutaj nie spodziewam się żadnych stackedów. Po prostu musimy zabić jedną osobę, musimy zrobić to zadanie. Będę musiał chyba tego więcej zdecydowanie dokupić, bo już tutaj widzę, że mi starczy. No dobra, chyba wydaje mi się, że ta wysokość powinna zdecydowanie, wydaje mi się, wystarczyć. Tak więc tak sobie to zostawimy. No i teraz oczywiście wezmę sobie jeszcze troszeczkę drewna ze sklepu. No i teraz zajmiemy się oczywiście zatworzeniem tabliczek. Tak, no tabliczki są również ważne, żeby oczywiście ziomeczek nie mógł postawić klocka w powietrzu. Sporą ilość tych tabliczek, tak żebyśmy oczywiście mogli wypełnić cały ten spad tymi tabliczkami. Dodatkowo dokupię sobie więcej drewna. Ja chyba troszeczkę ogólnie teraz tak zauważyłem, przesadziłem z tymi tabliczkami. No bo zobaczcie, to nie jest jakieś bardzo wysokie, a ja tutaj, no tak kupiłem to tak trochę dużo tych tabliczek. No i dobra, jak widzicie, wypełniłem tutaj cały oczywiście ten spad tabliczkami. No i teraz oczywiście na sam dół przydałoby się postawić dripstone, tak żeby po prostu mieliśmy pewność z tym, że gościu padnie. Dobra, nie wiem czy się da, dobra, da się ogólnie dripstone kupić, z tego co widzę. Dobra, cyk, tutaj chyba 2 dripstone zdecydowanie powinien wystawić. Nie wiem czy w ogóle wysokość dripstone ma jakiekolwiek znaczenie, ale postawiłem sobie takie 2 w razie czego. Może to coś zmienia, możecie mi napisać w komentarzach, bo naprawdę nie wiem. Ogólnie jest to chyba pierwszy raz będę trapował, tak naprawdę no ani razu tutaj nie trapowałem, bo ja tutaj głównie wolę się teleportować do graczy niż kurde trapować, bo jest to troszkę takie, no, że tak powiem, niehonorowe granie. I możemy jeszcze wykorzystać obsydian w tym miejscu, żeby oczywiście gościu tego nam nie rozkopał, bo też wiele osób tutaj oczywiście wypełnia to zwykłym drewnem czy czymś, a właśnie to powinno się wypełnić najlepiej obsydianem, tak żeby gościu nam tam z tego nie uciekł, tak więc no coś takiego sobie zrobimy. No i dobra, możemy oczywiście teleportować tutaj graczy. Napiszę sobie jakąś formułkę tutaj. Kończę grę, oddaję itemy i ważne jest, żeby kurde jeszcze na końcu dodać najlepiej serduszko, gdyż serduszko jest podświetlane na inny kolor na czacie, dokładnie na kolor czerwony, dzięki czemu będzie nasza wiadomość bardziej zauważalna. No więc niestety tego nie widzicie, gdyż moja kamerka zasłania niestety ten czat. Więc o, dobra, i akurat teleportuje się do nas pierwsza osoba. O, zlogał, no od razu, no co za gościu, no. Gada, więc no piszemy, kurde, że do następnej osoby. Soj, kurde, gościu, soj.
Gdzie? Ej, nie strapowałem go. Ej, dobra, kurde, chyba nie możemy tego wziąć. Dobra, zabiłem go, fajnie. W ogóle kilo 4, 2, 3 z niego dorobną. No ale to nie strapowaliśmy. Dobra, teleportujcie nas następna osoba. Tutaj, dobra, tak się zakobluje. Zakobluje się tutaj. Stoi już, mordeszko. Dobra, hit. I spuszczam na sam dół, zabijemy go? No i zabijemy. Kolejne zadanie, widzowie, oczywiście mamy wykonane. Zabiliśmy gracza, korzystając oczywiście z pułapki. Dobra, widzowie, jak widzicie, ktoś właśnie zakupił ode mnie totem. Za 250 totem został sprzedany. Tak więc już mamy 50 zł zarobione. 50 zarobione, tak więc czekamy oczywiście na następnego ziomeczka. No widzowie, jak widzicie, właśnie ktoś zakupił mojego shulkera. No i mamy zarobione oczywiście równe 100 dolarów. Równe 50 zarobiliśmy oczywiście sprzedając totem. Totem zakupiliśmy za 200, sprzedaliśmy za 250 oczywiście oraz shulkera kupiliśmy za 9 dolarów. No i sprzedaliśmy go za 59. Tak więc naprawdę fajne okazje znaleźliśmy. No i oczywiście wszystkie zadania mamy wykonane. Strapowaliśmy jedną osobę, zabiliśmy 5 oszustów czatu oraz zarobiliśmy 100 zł handlując na rynku. Tak więc jeżeli takie odcinek właśnie spodobał, łapeczka w górę, subskrypcja. Trzymajcie się. Siema.